kochani pielgrzymi i wy starsi, i wy młodsi. Chciałbym was zaprowadzić teraz na chwilę na plac świętego Piotra, gdzie pielgrzymka narodowa uwielbia Boga za dar świętego Jana Pawła II. Na tym placu 38 lat temu dokładnie na katedrę Piotrową w Rzymie wstępował pełen drżenia nowy biskup, arcybiskup Karol Wojtyła. Wspominamy tamto wydarzenie sprzed lat i przypominamy sobie, przynajmniej my, najstarsi, słowa, które docierały do zdumionego świata. Ale jesteśmy tutaj nie tylko po to, aby wzruszać się, ale chcemy na nowo przyjąć orędzie, które przekazuje nam i całemu Kościołowi, już z domu Ojca, święty Jan Paweł II. Bo to tu jest niejako ten plac świętego Piotra, w tym świętym miejscu, który Piotr naszych czasów, Jan Paweł II, przekazuje nam to jakże ważne orędzie. On na początku pontyfikatu wskazał drogę do nieba. Idąc drogą ziemską, dawał odpowiedź swojemu mistrzowi na potrójne pytania o miłość. 11 lat temu zakończyła się droga utrudzonego pasterza, a otwarła się brama niebiańskiej owczarni dla świętego papieża. I dzisiaj uwielbiamy Boga za dar świętości Jana Pawła II. I dziękujemy Panu za wszelkie łaski, przez które przez orędownictwo świętego papieża Polaka nam i całemu światu zostały przekazane. I jesteśmy tu dzisiaj i po to, aby w świetle ewangelicznych pytań Chrystusowych odkryć głębię pasterskich odpowiedzi, potwierdzanych głoszonym słowem, nieustanną modlitwą, niestrudzoną służbą Bogu i ludziom, aż do całopalnej ofiary cierpienia i przelania krwi, którą to krew tutaj mamy w tym relikwiarzu, wypełniając testament w życiu i w śmierci totus tuus przez niepokalaną. Przyjmując już teraz tę śmierć, ufam, że Chrystus da mi łaskę ostatecznego przejścia, czyli paschy, do domu Ojca. Kochani moi, słuchając tych słów testamentu papieża, uświadamiamy sobie, że tu jesteśmy również po to, aby na nowo odkryć to potrójne papieskie wołanie pójścia drogą ziemską do chwały nieba. Bo ewangeliczny dialog Jezusa z Piotrem trwa. Papieskie wezwanie, nie lękajcie się być świętymi, jest również dla nas wciąż aktualne. I oto mistrz pyta: Janie Pawle, czy miłujesz mnie? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, odpowiada uczeń. I przyjmuje pasterskie zadania, aby prowadzić
Chrystusowy na Boże Pastwiska i woła zatrwożonemu i zagubionemu światu: nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie drzwi na oścież, drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy. Otwórzcie granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. A my odpowiadamy: święty Janie Pawle, pomóż tym, którzy otwierają się na zbawczą władzę Chrystusa, aby nie ustawali na tej drodze. A tym, którzy zamykają się na Bożą prawdę, aby pozbyli się lęków, zacofani, otwierali się na Jezusa jako jedynego odkupiciela człowieka. I mistrz pyta się po raz drugi: Janie Pawle, czy miłujesz mnie? Uczeń powtórnie odpowiada: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I przyjmuje zadanie duszpasterskie, aby nieść każdemu człowiekowi to orędzie, by otwierać się na Chrystusa, na Jego Ewangelię, ale aby Go przyjmować jako swojego Pana i Boga. Dlatego wołał papież na początku pontyfikatu i dzisiaj zwraca się do wszystkich nas, bracia i siostry: nie lękajcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę. Co odpowiemy? Święty Janie Pawle, wypraszuj Boga, bogatego miłosierdzie, światło i moc Bożą dla tych, którzy pragną służyć swoim miłosierdziem człowiekowi całej ludzkości. Abyśmy nigdy nie ustawali na tej drodze służby Chrystusowi Panu, obecnemu drugim człowieku. Na drodze prowadzącej do domu Ojca w niebie. I oto mistrz pyta się po raz trzeci: Janie Pawle, czy kochasz mnie więcej niż inni? A uczeń powiada: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. I to było najbardziej wnikliwe pytanie. I padła najszczersza odpowiedź, która doprowadziła do przekazania najserdeczniejszego zadania: paś owce moje. I to tak rozpoczęło się owocne postanowienie, potwierdzone nieustanną troską o każdego człowieka. Dobry pasterz Jan Paweł po raz trzeci wołał i dzisiaj również nas wzywa: nie lękajcie się. Chrystus wie, co kryje się w sercu człowieka. Jedynie On to wie. Zaufajcie Mu. To wołanie wciąż aktualne, skierowane do współczesnego człowieka, który tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swojego serca. Tak często jest niepewny sensu swojego życia na tej ziemi. Ogarnia go nieraz zwątpienie, które przeradza się w rozpacz. Dlatego prosimy: święty Janie Pawle, pomóż współczesnemu pokoleniu, pomóż nam wszystkim być otwartym na Boże Słowo, abyśmy pozwolili Chrystusowi mówić do nas i do każdego człowieka, abyśmy słuchali Jezusa, który jedynie posiada słowa życia wiecznego. Uproś nam i całej ludzkości Ducha Świętego, naszego Pana i Ożywiciela. Niech On nas prowadzi drogami miłosierdzia do nieba, drogami świętości.
Drodzy kochani młodzi, tu dzisiaj stajecie w tym świętym miejscu. Chrystus Pan stawia Wam szczególnie to pytanie o Waszą miłość. Pyta się Pan Jezus o Waszą miłość na Waszej drodze do nieba. A droga ta jest naznaczona posługą ewangelizacyjną moderatora i animatora w ruchu apostolstwa młodzieży. Jezus pyta każdego z Was: czy Ty mnie kochasz więcej niż inni? Wasza obecność tutaj to czytelny znak szczerej odpowiedzi. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. I Pan przyjmuje dzisiaj Wasze wyznanie miłości i przekazuje zadanie apostolskie. Tak, apostolskie zadanie. Paść, owce moje, czyli wejdź na drogę świętości. Weź odpowiedzialność za swoje i całego świata zbawienie. Bo do nieba nie idzie się pojedynkę. Wchodzić na drogę do nieba, idąc razem z innymi. Przez chrzest święty Pan Was powołał do nieba. W sakramencie wierzchowania zostaliście umocnieni w wytrwałym, wypełnianym powołaniu chrześcijańskiego. A dzisiaj Kościół przekazuje Wam zadania na Waszej drodze do nieba. Pyta się więc o Waszą miłość. A Wy dajcie odpowiedź przez podjęcie zadań niesienia Ewangelii miłości miłosiernej współczesnemu światu. Podejmijcie z radością, z entuzjazmem, tak jak przyjmowaliście orędzie w czasie tych niezapomnianych dni Światowej Młodzieży. Przyjmijcie to zadanie na miarę Jana Pawła II i przez jego orędownictwo wypełniajcie wiernie. Aż do przekroczenia bramy nieba. Amen. Złóżmy teraz wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga,